przyjmujemy na PSZOK przy ulicy Przeskok 1 w Opolu odpady w postaci zebranych liści i ściętych gałęzi ze swoich działek. W zamian za dowóz tych odpadów nagradzamy dostarczających termosem albo też jednym tytułem z naszych zbiorów książkowych. Odpady zielone, to znaczy liście, gałęzie, trawa, możemy aktualnie w Opolu oddawać w dwóch punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jeden, jak już wspomniałem wcześniej, przy ulicy Przeskok, drugi znajduje się przy ulicy Kępskiej 5 w Opolu. Te odpady trafiają w późniejszym czasie na naszą instalację przy ulicy Podmiejskiej 69, z czego po odpowiednim procesie kompostowania wytwarzamy z tych odpadów pełnowartościowy kompost. Nie jest to segregacja dla samej idei, ale dla samego wytworzenia ekologicznego kompostu. Ten kompost później na własnych działkach czy na własnych uprawach możemy wykorzystać. A co się tak naprawdę dzieje z tego typu odpadami zielonymi z reguły, jeżeli nie zostają one właśnie przekazane w tego typu miejsca? Jeśli odpad nie zostanie przekazany do odpowiedniego punktu czy też na odpowiednią instalację, te odpady zazwyczaj w tym czasie są spalane. Przypomnę tutaj, że za taki czyn grozi aktualnie mandat w wysokości 500 zł. Ewentualnie jeśli sprawa trafi do sądu, może się skończyć grzywną w wysokości do 5000. Do tego typu punktów nie przywozimy tylko samych odpadów biodegradowalnych, ale również wysegregowane odpady komunalne, które wytwarzamy w nieruchomościach oraz odpady wysegregowane budowlane, więc tych osób odwiedzających PSZOKi w Opolu jest dużo, dużo więcej. Do takiego punktu można przywozić oczywiście wszelki odpad, który jesteśmy w stanie wytworzyć u siebie w domu czy też w mieszkaniu. Warto tutaj zaznaczyć, że ten odpad powinien być odpowiednio wysegregowany. Przy takim podejściu mieszkańca, że ten odpad jest dobrze wysegregowany już u źródła jego powstania, my jesteśmy w stanie zebrać większą jego ilość w celu przekazania w późniejszym czasie do instalacji, która zajmie się odpowiednio recyklingiem. Obecna akcja będzie trwała do wyczerpania naszych zapasów. Jesteśmy solidnie i mocno przygotowani na tą akcję, więc podejrzewam, że zakończenie akcji będzie w granicach rozpoczęcia się zimy.